obskurnie. Kolega mi proponuje, Andrzej, żeby tutaj działeczkę obok, ale ja wam powiem, ja się nawet nie nadaję na to, żeby mieć działkę. Skoro ja mieszkam w bloku i ktoś wiersi wiertarką, ja jestem gotów biegnąć i go tam uciszać. To co dopiero, jak ja bym przyjechał na taką działkę. Jechaliśmy dzisiaj 2 godziny i ktoś by mi to tutaj zaczął muzyczkę puszczać albo tam jakieś inne dyrdymały. Krajzegę by włączył, na przykład coś remontował, stukał, pukał. Ja się po prostu nie nadaję na coś. Ja nie mam żadnej tolerancji. Także słuchajcie, nie dziwię się, że Amerykanie mają broń w domu i jest taki szacunek, bo sąsiadowi może być nieraz wilkiem. Właśnie ten wał przeciwpowodziowy i on cały chroni te wszystkie działeczki przed tym. To jest narew, a przepraszam, to jest Bóg, a tam jest narew. Tam już jest Bugonarew. A po drugiej stronie, tam to już jest Serock. No i widać Serock. Także kochani, teraz sobie tu usiądę i nagram się parę minut, parę słów. Coraz to widzę swoje nieprzystosowanie do tego środowiska, do tego życia. Nie wiem, czy to z czasem mi przejdzie, bo tego czasu to już nie za wiele. Ale muszę szukać tej radości w czymś innym, właśnie w tej wolności. Nie przywiązywać się do żadnego miejsca, tylko po co mi tam jachty, po co mi tam działki, jak ja po prostu na jeden dzień posiedzę, dzisiaj tutaj się prześpię i jutro już będę chciał wracać do domu. Tak to wygląda. A jak tam jest u was, powiedzcie mi, czy potraficie dłużej zagrzać miejsce, czy jest wam dobrze właśnie na takich działkach, na jakichś tam wypadach, czy jednak, znaczy ja wam powiem tak, że gdybym rzeczywiście był sam, to bym kilka dni tutaj wytrzymał, ale tak, no to jest mi ciężko po prostu, nie? Ja tak na samą myśl, że tu jutro będzie gdzieś około 20 osób, no to ja już jestem trochę elektryczny. No ale po prostu tak mam, no i co ja zrobię? Także wszystkiego dobrego, jeszcze raz zobaczcie to, ten księżycowy krajobraz. Jest to koniec kwietnia, dzisiaj 30 kwietnia. Wszystkiego dobrego, całuję was. Subskrybujcie mój kanał i piszcie w komentarzach.